strzała tam płynęła. On podpłynął tam. Widziałem z daleka. Mogła być fajna ryba. Jeszcze raz podanie. Nie ma czasu na reakcję właśnie. I już wziął, jest dobra ryba. Cześć ekipa. Witam oczywiście też nowych subskrybentów i nowych widzów na kanale Marcin Kotowski Fishing. Dzisiaj znowu bagna, tak naprawdę dzisiaj rewanż ze szczupakami z bagien. Myślę, że większość z was wie, o co chodzi, a nowym nie będę nic wyjaśniał, tylko zapraszam was do pierwszego mojego filmu o szczupakach z bagien. Zaczynamy rewanż. Jest! Jeszcze raz! Powtórzył, no temu się chciało! Temu naprawdę się chciało! No, to zaczynamy rewanż. Bardzo mocno hamulec ustawiam. Jest! I spadł. Ha, widzicie to? Jest i spadł. Nowa guma. Longinus. Postaram się wyczekać chwilę z zacięciem. Od razu się spłoszył, od razu był. Oj, niezbyt udany ten początek. Co prawda nie wziąłem ostrzałki, teraz tu mi napłynęły. Nasze ulubione, więc spróbujemy gdzie indziej. No i jestem zdziwiony. Jak widzicie, trzecie branie offsetowo. Obciążeniem, offseta założyłem, mocno wyciąłem longinusa w takim świetnym, świetnym, mieniącym się kolorze. Ojej. I patrzymy, co się będzie działo. Wydaje mi się, jakby jeszcze mniej wody było, ale to się mi może tylko wydawać. Tak naprawdę trzeba czekać. O, zobaczcie. Widzieliście, jak je? Jaka strzała tam płynęła. On podpłynął tam. Widziałem z daleka. Mogła być fajna ryba. Jeszcze raz podamy. Jest! Teraz zrobił to szybciej. I to była ta sama ryba. Zrobił to dużo lepiej, dużo szybciej. Miał czas. Więc i branie było pewne. I jest pierwszy szczupak z bagien. Nad wyraz spokojny. No teraz zaczyna. Ale piękny wyskok.
gdzie mój podbieraczek. Pięknie to zrobił. I jest zaliczony pierwszy szuflak z bagien. Ale to nie jest ten rewanż, który miał być. Zaraz będziemy polować na dużego. Ten już fajnie wyszedł, fajnie trafił. No piękna rybka. Dobrze zapięty. O, no ładnie trafił. A, to nie jest ten wielki. Ale wam go zaprezentuję w miarę możliwości. Ale... No uciekaj, uciekaj, ale silny zapięcie. No a tu mam konkurencję. Mam nadzieję, że odpuszczą mi, że się przestraszą poniekąd wędki. Piękny widok. Młode łabędzie, parka. Płyńcie, płyńcie sobie, nie przeszkadzajcie sobie, nie przeszkadzajcie mi. Ja rzucam rewanżowo teraz. Rzucam rewanżowo. Nie chciał. Tak naprawdę tam jest troszeczkę czystej wody. Także naprawdę można by było spróbować troszkę nawet inną przynętą. Jest! Ładne, mocne branie. O, ale widzieliście to? Nie wiem, czy nie podejdę do tej ryby. Szkoda by mi jej było. Gdzieś się zahaczyło. Ale pięknie wyskoczył. Widzicie, okorzenie. Więc na spokojnie, w miarę możliwości. Ostatnio to zbadałem, że mogę tu podejść właśnie na róg tych drzew. Nie chciałem spłoszyć, ale jest fajna ryba. Oj, tu już jestem tak na granicy. Aj. Nie wiem, czy jeszcze jest ryba. Jest jeszcze. Jest. I hol się zaczął na nowo. Z wielką ilością ziela. I się skończył. No i rewanż nieudany. No to 1-0 dla nich. Zobaczcie. To jednak było ciężkie. Cały od błota. 1-0 dla nich. Troszkę mi się ręce trzęsą. Były emocje, no ale nie udało się. Był piękny hol tutaj. Było bez żartów. Grubo, szybko. Piękny wyskok. On jeszcze przez chwilę tu był. Za bardzo w to ziele zaparkował. Już podszedłem, to spróbujemy na krótko. Ale mogło się to wszystko spłoszyć. Trzeba będzie poczekać chwilkę. Bo tu się mogło już wszystko spłoszyć.
ta wkrętka już nie trzyma, słuchajcie. Pomiędzy krzakami trzeba podać, chyba nie ma innej możliwości. Się nie da. Zobaczcie. Wkrętka rozwaliła całkiem gumę. O. Proszę, nie da się. Przede wszystkim chciałem wam podziękować za komentarze, jakie napisaliście pod pierwszym filmem Szczupaki z bagien. Było mi naprawdę, jest mi naprawdę niezmiernie miło, że tak ten film odebraliście, że tak on wam się podobał i że tak pięknie o nim pisaliście. Ja oczywiście wszystkie komentarze przeczytałem i dzięki wam, że podzieliliście się w nich też swoją wiedzą, pochwaliliście się swoimi łownymi przynętami. A na dzisiejsze wędkowanie, słuchajcie, zabrałem ten mocniejszy egzemplarz wędki Cityliner Zander Spin z Robinsona. Chciałem tak naprawdę spróbować połowić tą mocną wędą z grubą żyłą. Niestety nie znalazłem grubej żyły, nie zdążyłem kupić grubej żyły i dzisiaj Yoshida, największa Yoshida ze mną, 408 kołowrotek z nawiniętą także plecionką 0,18. Więc na pewno jeszcze tutaj wrócę, żeby połowić grubą żyłą i spróbować, czy będą lepsze brania, czy będą pewniejsze brania i czy będą pewniejsze zacięcia. A co dzisiaj mam w pudełkach? Dzisiaj, słuchajcie, dwa pudełka. No i dzisiaj sobie przygotowałem, tak jak mi kazaliście, jest jerk, z którego może zdejmę środkową kotwicę. Jeżeli się okaże, że jednak idzie nim tu łowić drugi jerk, czy lekka wahadłówka, są bardzo płytkie woblery. Dzisiaj też przygotowałem sobie troszeczkę longinusów, a także preformerów takich większych. Jest też ze mną ta łowna przynęta z tamtego wyjazdu. Mam takiego świeżego, nowiutkiego. Zobaczcie, minoła o świetnej barwie. Jednak nie wiem, czy da radę go tu używać. Pływający wobler. Wobler, który normalnie robi metrową wodę. Czy te ziele mi na to pozwoli? Może poszucam nim w tych takich malutkich, w miarę czystych strefach. I kolejne pudło. Słuchajcie, no tutaj się znalazła taka żabka. Typu wobler, bardzo płytki wobler. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Kolejny płytki wobler, taki łamany. Zobaczymy, czy da radę nim tu poprowadzić. Poperek, oczywiście duży poperek, bo mówiliście, że mimo wszystko poperem. Są też dwie żabki. Seledynowa i taka ciemna brązowa. Zobaczcie, dwie żaby. Ta mi się bardzo podoba. Taką perełkę tu ma od spodu, seledyn u góry. 5,5 cm żabki. Żabką, po waszych sugestiach, mocno rozgiąłem kotwicę. Zobaczymy, czy teraz te ryby będą się na nie zapinać. Przygotowałem też takiego longinusa, wielkiego longinusa. Zobaczcie, uzbroiłem go nietypowo górnymi kotwicami. Dałem tu taką wkrętkę od spodu. Zobaczcie, jak będzie za ciężki, to tą wkrętkę zdejmę, ale to jest po to, żeby on się stabilizował, a kotwice są u góry, może nie będzie haczył o zielo, więc takie przynęty też spróbuję. Mam taką obrotówkę, tak naprawdę bez korpusu, bardzo lekką obrotówkę. Spróbuję zobaczyć, czy nie będzie czepiała o zielsko, czy da radę nią łowić. Oczywiście offsety z blaszkami, które ostatnio były troszeczkę mniej skuteczne, dużo lepiej sprawdziły się klasyczne offsety bez blaszek. Także tutaj też taki ten szary, fajny longinus. No i bardzo lekka, bardzo delikatna, bardzo cienka wahadłówka. Także próbujemy. Tych przynęt troszeczkę jest. Zobaczymy, czy ryby będą brać. Z rana bardzo zimno, 7 stopni. I by dobrze, bo to początek jesieni, ale też taka nagła zmiana temperatury, nagła zmiana pogody, frontu, może przynieść odwrotny
skutek, czyli te ryby mogą nie chcieć. Torba jak najbardziej się sprawdza. Wchodzą do niej dwa takie pudła. Zobaczcie, tu mam jedno, tu mam drugie, więc wchodzą dwa pudła, więc jestem troszeczkę mocniej dzisiaj uzbrojony. Także próbujemy, ale zobaczcie, taka refleksja. Jak klasyczne miałem tutaj przebijanie na szczycie, tym innym systemem, to mogłem kilka szczupaków wyjąć i nic się nie działo. No chyba, że po tym holu tego dużego tak się to stało, ale mogłem dłużej łowić. Teraz tak naprawdę bardzo szybko mi się rozsypał tu ten przód gumy od tej wkrętki. Oczywiście muszę wyciąć. Kilka sobie przygotowałem w domu gum. Ładnie naciąłem nożyczkami, ale damy radę po staremu. Oczywiście gumę, widzicie, już mam skaleczone. Gumę chowamy do torby, żeby nie zaśmiecać. I ja chcę rewanż. Wy też na pewno chcecie rewanż. A tu 1-0 dla dużego szczupaka. Tak bywa. Próbujemy. Damy odpocząć dziurze. I spróbujemy tam w tych korzeni, żeby coś nam wyjechało. Czyżby dzisiaj mniej żerowały, nie chciały, albo się popłoszyły już? A może przynęta im nie pasuje? Trzeba chyba coś pomyśleć. Znowu. No tam ewidentnie troszeczkę dłuższy rzut musi być chyba. Żeby złapać to czyste. I ryba się spłoszyła. Zielsko było i ryba się spłoszyła, nie wcięła się. Ojej, tu to w ogóle mam Banglades z patyków. Tak jakby chciała brać tylko przynętę, która tak naprawdę jej wpadnie koło głowy. Jeszcze raz tam spróbuję przerzucić. Ojojojojojoj, znowu nie wiem, czy to był atak, czy ja spłoszyłem rybę. Ale było to ciekawe i nie z... Wydaje mi się, że to była ładna, dobra ryba. Postaramy się lekko z boku. Patrzcie, znowu. Tak jakby dotknął tylko. Jakby ją bardzo, bardzo delikatnie dotknął. Wymieniam przynętę. No słuchajcie, założę to.
Znacie już tą przynętę. Znalazłem kolejną. I zobaczymy. Były dwa jakby takie delikatne dotknięcia. Kołek mi weszło, a wcześniej przed kołkiem zawinął szczupak. Muszę podejść i zrobić to na krótszym dyszu. To jest akurat ta ścieżka, którą mogę się przesunąć. Widzicie, guma zaczepiona o drzewo. Już bliżej tu na pewno nie podejdę, bo zaraz tutaj wszystko spłoszę. O, już jakieś ryby, jedna, druga chyba uciekły. Także widzicie, już mogłem spłoszyć tą rybę, bo ona tu mogła, krótko mówiąc, przyparkować. Ale zobaczymy, może będzie inna. Tu była ta dziura. O, powolutku teraz mogę poprowadzić, dużo wolniej. Ale te ryby już wyszły. Zobaczyły. Najadły się pustego. Niekoniecznie muszą chcieć. Postaram się łowić jak najwolniej, chociaż nieraz szybciej jest lepiej, bo tak naprawdę szybka, uciekająca przynęta też jakby powoduje to, że ten drapieżnik nie ma czasu na reakcję właśnie. I już wziął, jest dobra ryba. Ale zobaczcie, co się dzieje, jak ona tu tnie. I już jest w zielach. Szkij wygięty do granic. Dzisiaj, jak wiecie, mocniejsza wenda, żeby były może pewniejsze zacięcia. A, i mam go. No bez takiej końcówki holu nie dał mi satysfakcji na koniec. O, to jest dobre. Masę podpórek. Patrzymy na rybę. Trzeba najpierw ją oswobodzić z zielska. No piękny szczupak, piękny szczupak. Widać, że chyba najwięcej tego rocznika tu jest ryb, ale zobaczcie, już ledwo co zapięty za błonkę. No trzeba je mocno, trzeba je szybko holować, też mógł już spaść. Piękna ryba. O, teraz się obudził. Delikatnie wyhaczamy. Może ją zaprezentuję wam. Słuchajcie, no piękny, zielony, zdrowy szczupak. Pięknie popłynie. Ale gdzie te duże, gdzie te duże? Duże cwane i duże mnie tu robią ciula, krótko mówiąc. Ale próbujemy na rozgrzewkę złowić jeszcze kilka. Teraz trochę baseniku miałem, aj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 
Ale był piękny, pusty atak. Nie poprawiłem kamerki po szczupaku. Tak, wyszedł. Ojoj, teraz źle rzuciłem, bo znowu tu są te drzewa. Ja nie chcę przez te drzewa, bo znowu mi ryba pójdzie. Muszę tak lepiej boczkiem. Trzeba patrzeć, gdzie rzucam, żeby ewidentnie łatwiejszy hol był. Troszeczkę wiatr mi dzisiaj zawiewa z boku. Troszkę wolniej, zobaczymy, czy się uda. Czy będzie branie? Nie. Przeszło przez ziela. Chyba, że tu. Też fajny basenik. Ale widać, jak wychodzą, że wychodzą z pojedynczych kęp albo z pojedynczych korzeni, drzew, pniaków starych. Widać, że stoją
właśnie przyklejone do takiego jakiegoś drzewa, do takiej jakiejś kępy, że stamtąd są te ich strzały, ruchy. Ale dzisiaj tak nie powtarzają. Zielsko. Od razu, mimo że offset, zielsko, które może powodować, że nie ma brania, bo ten szczupak od takiej przynęty może tak naprawdę, słuchajcie, uciekać. Jeżeli ona już złapie trochę ziela, to on może od niej uciekać. Patrzcie. Chlapnął za nią, ale tylko chlapnął. No. Poniekąd namierzam, gdzie chlapią, ale nie powtarzają. No dobra, słuchajcie, trochę się uspokoiło, trochę odpuściłem, trochę odczekałem, bo było myślę, głośno, za hałaśliwie. Jeszcze jednak nie zmieniam przynęty, zostawię jeszcze tą. Próbuję na nowo zrobić dziurę. Ale dzisiaj ewidentnie jest gorzej z braniami, gorzej z rybami. Nawet nie widać jakichś takich żerowań na wierzchu. Więc prawdopodobnie dzisiaj te szczupaki gorzej żerują. Choć kilka kontaktów było, jak widzieliście. Dwie ryby złowione, jedna piękna po holu spadła z haka, no i kilka wyszło ryb, więc to i tak nie jest źle, nie ma tragedii. Jednak spodziewałem się czegoś więcej, spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się przede wszystkim dobrego rewanżu i tego jednego wielkiego szczupaka. Cały czas mam oczywiście jeszcze nadzieję. Jeden rzut może o wszystkim przesądzić. Na pewno zaraz będę coś kombinował z przynętami. Jest! Jest! Ale to nie jest ten wielki. Ale jest kolejny szczupak. O, przez ziele go trzeba. Piękny hol. To nie jest ten wielki, to nie jest ten, o którego chodziło, ale to jest kolejny piękny szczupak z bagien. Szybciutko go wypuszczamy. Ale on jest pełen wigoru. Piękny. Także trzeci zaliczony poszedł. Dzisiaj dziecinki biorą. Dzisiaj biorą, słuchajcie, dziecinki. Idzie. A, widzicie? Poczekałem, ale nie uderzył w gumę. Piękne wyjście było, szedł za nią. Nie zassał. Jeszcze raz. Pięknie wyglądają te wyjścia. Nigdy nie wiemy, czy to duża, czy mała ryba. Póki się nie przewali i nie pokaże. O, ten rzut mi wyszedł, myślę, że to będzie dobry rzut. Bo nie wiem, czy ryba pójdzie za nim, ale dobry tor prowadzenia po takim czystym.
poprawimy znowu, schowamy hak. I jeszcze raz zapodamy. Patrzcie, no. Drugi raz. I też nie wziął. Bardzo delikatnie ją łuska. Jest! Złapał go i trzymał. Jakie to było nagłe. A zobaczcie, ile rzutów. A, no dobre, szybkie było, ale niestety nie zakończone sukcesem. Dzisiaj brakuje czegoś. Jest! Jeszcze raz! Powtórzył, no temu się chciało. Temu naprawdę się chciało. No spokojnie go weźmiemy do podbieraczka. Nie jest to duża ryba. Dzisiaj widać jest dzień tych mniejszych. Dzisiaj dzień mniejszych, no ale jest. Emocjonujące branie. A i piękne odpłynięcie. I to też jest ważne, że dają emocje, pozytywne emocje. No taki niepozorny. Nagle wyszedł z kołeczka. Może jeszcze coś się ruszy? Coś się zmieni? W tym powietrzu? I zaczną żerować? Ten naprawdę z impetem wyszedł. No, spróbujemy pójść po samych zielach. Może. Widzieliście to? To był ten gniewny, ten co czekał. Tylko wpadło. Ten mi odgryzł. Tylko wpadło, od razu było wyjście. I to jest może dobry moment, żeby rów obłowić czymś innym, słuchajcie. No spróbujemy taką obrotówką bez korpusu. Zobaczymy, czy w ogóle przeprowadzę. Trochę tu przyrdzewiało wszystko, ale mam nadzieję, że jest mocne. Mógłbym zmienić to kółko. Łącznikowe. Spróbujemy. Nim dojdzie do ziela, to tych kilka obrotów, widzicie, mogę zrobić korbką. Oj, muszę mocniej rzucić. Ten sztywny kij na tą lekką obrotówkę nie wpływa zbyt dobrze, jeżeli chodzi o rzut. Muszę spróbować go mocniej naładować. O! No idzie przeprowadzić parę metrów. A
Ale widzicie, jak wpadnie trochę za daleko, to się płoszy. Jak wpadnie za daleko, to od razu mamy ziele i rzut jest stracony, więc to też jest ważne, widzicie. Może nawet bym powiedział najważniejsze. Nie. To nie jest dobry pomysł chyba. Zobaczcie tutaj. To już w ogóle nie porzucam. O. Od razu widzicie. Hacze. Lekka obrotówka może być dobra, ale muszę mieć troszeczkę przestrzeni. Za dużo zielska, za dużo kołków, za dużo traw. O, widzicie? No nie da się. Takie cudo jeszcze sobie teraz spróbuję. Zobaczymy, czy da radę poprowadzić. Tak w ogóle to ja się muszę dostać do tamtego basenu za tymi dużymi trawami. Tam jeszcze ani razu nie rzuciłem. Ale tu jest problem z chodzeniem, powiem wam. Są sznęty, które niestety potrzebują trochę wody. Wypłynął, ale od razu nurkuje. Co prawda fajnie chodzi. I można by go wolno poprowadzić, ale w takiej półmetrowej wodzie. Jeszcze ładnie chodzi, ale musi mieć troszkę wody. Także takie przynęty też nie zdają egzaminu. Płytkie woblery się tu nie nadają. Obrotówki bez korpusu metalowego się tu nie nadają. Bo widzieliście, no tam gdzie troszeczkę czystego można. Więc to wszystko będzie się nadawało. Zobaczymy jeszcze, jak taka żabka pracuje i jak to nie. I później wchodzimy jednak w offsety. Bo tylko i wyłącznie widać, offset chodzi, a nie jeszcze żabę spróbuję. Jeszcze wrócę do żaby. Wziąłem sobie, rozgiąłem mocno haki w żabie. Także za chwilę jeszcze spróbujemy obłowić te nasze tutaj mety żabcią. Ale jeszcze żabcią gumową oczywiście, bo wcześniej taki frog wobler. Zobaczymy. O, ciekawie. Zobaczcie. Dosyć mocna amplituda i dosyć chyba płytka, bym powiedział, praca. Wolniutko idzie. Prowadzić. No dobra alternatywa na bardzo płytkie łowiska. Robi tam te 10 cm wody. Więc na pewno do niej wrócę. Teraz zmieniam na offset i jeszcze pójdę tu po tych korzeniach. I przechodzę na drugą stronę troszkę żabką.
troszkę offsetem, ale jeszcze bym zapomniał. Miałem założyć dla was gumową żabę. Przygotowałem takowe dwie, tak jak wam pokazywałem wcześniej, więc chyba zacznę od tej perłowo-zielonej. Ciekawie wygląda. Bardzo mi się podoba, to też jest ważne. Bardzo lotna. Jest! Pierwszy rzut. I słuchajcie, widzieliście kilka metrów i jest na żabę z takiego miejsca wręcz niedostępnego. Czyli można. Można na tą żabkę. Podobała mi się ona, słuchajcie. Jest. Jest na żabę. Pierwszy tutaj szczupak z bagna na żabę. Po tych nieudanych próbach za pierwszym razem, pierwszego dnia, chyba 4 ryby, tak? Na tą żabę nie trafiły. Zobaczcie, pierwszy rzut, pierwsze przeprowadzenie i jak to jest wpięte. Jednak to rozgięcie działa, żaba działa. Ale silny, piękny szczupak. Ale silny, piękny szczupak. No, super. Naprawdę, ten mi dał frajdę, ale to było niesamowite. Miałem już pójść stąd, miałem już tu nie rzucać. Ale sobie przypomniałem o tej żabie. Ale pięknie wcięte. I teraz jak ktoś powie, że na żabę się nie wpinają, to nieprawda. Wpinają się. Teraz wam pokażę dokładnie jeszcze, jak rozgiąłem te haki. Piękny szczupak. Ale ten był szybki. Aż nie mogłem go wam zaprezentować, ale świetnie dał radę. No nic. Chyba jeszcze na tą żabunię to obłowię. Tak, widzieliście, pięknie to zagrało. Mocno, nie rozginałem haków do góry. Rozgiąłem je bardzo mocno w ten sposób, z całej siły na zewnątrz, żeby tutaj z boku odchyliły się one i czuję palcem, jak teraz przeciągam, że one się haczą od razu. Piękna żabka. Fajny kolor w ogóle, taka perełka tutaj, mieniąca i mocny srebrny na górze. Fajnie zrobiona. No, piękna żaba, piękna. Dała dzisiaj fajnego szczupaka, obudziła tak naprawdę to bezrybie. No i nic, no, próbujemy dalej rzucić tam jeszcze raz, chociaż tutaj troszeczkę namieszała. Ale patrzcie, jakie się klimaty otwierają dla żaby. Widzicie tam ten basen? Myślę, że tą żabką da się tam rzucić. Oczywiście trzeba tutaj zrobić porządek, bo to się wszystko poplątało, te farfocle. Ale mi, kurde, dał frajdy. Aż się nie spodziewałem. Jeszcze, że zapięty. No wszystko tak, jak powinno być, słuchajcie. No. Teraz jest, dobrze. A może jeszcze jeden tam stoi? Jest! Jest! Jeszcze jeden. Tam w tym basenie. Drugi rzut. Druga ryba. Zobaczcie, one się tam przestawiły. Jest. Piękny paj. No ten jest piękny. Kamerkę wam tu ustawię. O, ale zobaczcie. O, ale chciał jeszcze wyskoczyć. No nie, no nie wierzę w to. Drugi atak. Drugi pewny. Zobaczcie, co on z nią zrobił. On ją po prostu zeżarł. Ohoho, tu bez szczypiec się nie obejdzie. Jest.
I kolejny szczupak, piękny szczupak. Uciekaj. No. Chciał zaparkować w Zielsku. To co? Rzucamy trzeci raz żabą? Jak myślicie? Oj, żabka, jak ty mi się sprawdziłaś. Jeszcze raz powtórzę, piękny kolor, bardzo dobre, mocne haki. Ostre przede wszystkim. No i świetnie ślizga się po wierzchu. Myślę, że może twardość gumy też jest ważna. Jest naprawdę mięciutka ta gumka. O, ciężko tak rzucić w bramkę. Patrzymy dalej. No trzeci rzut już niestety nie wziął tam żaden szczupak. Trochę też tam nahałasowałem. Ajajajajajajaj. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie łowić na żabę, to rozginacie w ten sposób bardzo mocno haki. W ten sposób, o, rozginacie, żeby one odstawały od korpusu. Wtedy będą wpinać rybę. Wybieramy mięciutkie żabki. Po wyciągnięciu żaby z wody naduszamy na nią, żeby resztki wody wyszły, bo ona z czasem napije się wody i może lekko tonąć. Ważne są te farfocle, one też robią robotę. Tak naprawdę bardzo lotna jest żaba. Rzucamy ją, ile się da. I takimi krótkimi podciągnięciami, zobaczcie, takim szarpaniem, delikatnym szczytówką szarpaniem prowadzimy ją po wierzchu, między zielskami, między kapelonkami, po tafli wody i oczekujemy wyjścia, szczupaka, brania, żeby ją po prostu zeżar, tak? Jeżeli on będzie chciał, o, ale widzieliście to? Pięknie wyszedł, zobaczcie, w samych zielach siedzą. Jeżeli on będzie chciał, właśnie z tych zielsk wyjść, po samych zielach, trzeba pójść, o, albo na granicy i on musi ją zassać. No, zaraz trzeba się przestawić na te właśnie mocne ziela. A już było wyjście od razu. Nie wiem, czy dużej ryby. Chyba małej. Muszę troszkę dalej i troszkę w lewo jeszcze. Także rzucamy. Patrzymy, czy się uda. Oj, a za daleko. Dobrze. Tam miał być. No i niestety. Wow! To było dobre. Wyszedł do niej na skraju, widzieliście. No, przerzucimy jeszcze raz, zobaczymy, czy powtórzy. Ale robi się brzydka fala. Zmieniam miejscówkę.
Zrobiła się falka. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, jeżeli chodzi o łowienie na przynęty powierzchniowe. Wydaje mi się, że to jest gorzej, że ta ryba trudniej może wyczuć tą przynętę. Może napiszcie o swoim doświadczeniu, jeżeli chodzi o łowienie na przynęty powierzchniowe. Jak wy uważacie, czy fala nie przeszkadza, czy może pomaga? Mi się wydaje, że taka falka przeszkadza, że jak jest flauta, to jest dużo lepiej, dużo łatwiej. Tej rybie łatwiej zlokalizować tą przynętę i łatwiej zaatakować, ale oczywiście mogę się mylić. Więc dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o takiej fali. No i... no jestem ciekaw waszego zdania. Ja mówię, mi się wydaje, że jak jest flauta, to trudniej może podejść tą rybę, ale też łatwiej jej przeprowadzić atak i łatwiej jej wyczuć tą przynętę. No powiem wam, nie wiem, gdzie ja tu doszedłem, ale klimat mam przepiękny. Trochę teraz zaczęło dmuchać. Próbuję żabką, chociaż nie wiem, czy nie założę tu gumy offsetowej albo może jeszcze innej przynęty, bo troszkę jest tu wolnej przestrzeni, chociaż no nie za dużo jednak. Jednak patrzę teraz, że te zielska dotykają co kawałek do wierzchu, ale jednak bym powiedział, że jest tu troszeczkę miejsca do połowienia chociażby tą właśnie gumą, więc chwilę żabą, jak się nic nie wydarzy, to spróbuję tym offsetem, może założę żółtą gumę. Nie łowiłem tu jeszcze na żółtą gumę, zobaczymy jak one zareagują na tą żółtą gumę. Jak nie będzie reakcji, to na pewno wrócę do jakiejś perły. Seledyna założymy, tak żeby zdenerwować może. A nie, żółtą miałem założyć. Dobra, zakładamy żółtą. I patrzymy, co się dzieje. Jak nic, to wracamy do naturalnej. A może później też do żabki, bo jeszcze mam tą ciemną drugą żabkę, o której wam mówiłem. Także... no jakieś straty tutaj muszą być na tym łowisku z wielką ilością wystających starych pniaków. No, próbujemy. Próbujemy. A, performerek. Świetnie, świetnie kolebie. No dobra. Za bardzo chciałem te wszystkie kikutki chyba obłowić. I zahaczyłem. Ale miesza tą wodę. Bardzo mocno, bardzo agresywnie. Pięknie bym powiedział. Pytaliście też mnie w komentarzu, na jakie offsety łowię. Słuchajcie, najwygodniej mi się tutaj łowi na taki offset, który ma 2,5 grama. Te cięższe już są ciężkie w prowadzeniu. Zwykłe haki jakby nie stabilizują dobrze przynęty. Troszkę gorzej mi się łowiło. Także takie te 2,5 grama myślę, że to jest najwłaściwsza waga, bo idzie naprawdę to bardzo, bardzo płytko poprowadzić delikatnie, delikatnie pod wierzchem. No i to jest performer, ten taki chyba 12 cm, 4-0 hak. Idealnie, zobaczcie, pasuje hak tu 4-0.
No dobra, Wistawio. Daleko rzucimy. Ale nie chcą. Nie chcą dlatego, że żółty? Czy nie chcą dlatego, że nie chcą po prostu, nie żerują, nie są aktywni? Jest! Ale piękne branie. Co prawda nieduża ryba, ale piękne branie. Na żółtego. Oj, tą normalnie weźmiemy na szybko. Chyba najmniejszy tutaj złowiony. Ale branie... Branie było cudne. Popłynie. No i żółta też złowi. Umęczyłem się. Słuchajcie, no... Kończę już na dzisiaj ten mój rewanż ze szczupakami z bagien. Czy udane? W moim odczuciu nie, ale napiszcie według Was, czy udane. Świetnie sprawdziła się tutaj żaba i to myślę, że jest pozytywny aspekt tego wyjazdu, że na żabę można i że na żabę trzeba i że na żabę da się wyholować rybę. Poza tym widać było, że dzisiaj tym rybom brakowało wigoru. Brakowało na pewno takiego samego wigoru, jaki widzieliście w pierwszej części szczupaków z bagien. Dzisiaj według mnie ta ryba nie brała. Co prawda jeden fajny paj po niesamowitym holu wypiął mi się z haka, ale tych największych dzisiaj w ogóle nie było. Widzieliście, że kilka ryb, nie wiadomo jakich, puknęło mi w przynętę albo tylko wyszło do przynęty. To też świadczy o tym, że ona dzisiaj nie chciała brać. I to pokazuje, że nie zawsze jest rewelacyjnie i że nawet na takich pozostawionych samemu sobie bagnach też, mimo że są te ryby, bo ewidentnie są tutaj te ryby, one nie muszą brać. Oczywiście kolejny raz offset górą, ale żaba pokazała, że nie można jej omijać i że trzeba ją mieć w pudełku. Pozostałe przynęty, mimo że się starałem, mimo że chciałem ich spróbować, według Waszych komentarzy, czy to lekkie obrotówki, czy to lekkiego, bardzo płytkiego woblera, one się tutaj niestety nie sprawdziły. Te zielsko dotyka samego wierzchu. Na pewno trzeba spróbować po przyborach wody dżerka ze zdjętą kotwicą, popera ze zdjętą kotwicą, być może lekkiej wahadłówki. Myślę, że trzeba tu zrobić kolejny rewanż. Napiszcie o tym, czy mam tu zrobić kolejny rewanż, może późną jesienią i spróbować złowić tego strażnika dołka, tego wielkiego paja. Wielkie dzięki za suby, wielkie dzięki za lajki, wielkie dzięki za komentarze. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się krótko. Pozdrawiam. A i bym zapomniał. Spróbujcie koniecznie swoich bagien. Być może one też kryją strażnika dołka i uda Wam się go złowić. Hejka.